Hej widzowie, witam was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na kanale yy, filmie kurcze, który jest mniej lub bardziej ciekawy, yy, nie wiem dla kogo on trafi do kogo nie ale będzie on o handlu nożami, czyli czymś z czym w teorii jestem zapoznany całkiem nieźle yy, czymś z czym w praktyce nie dane mi było nawet zacząć yy, i po, po, Spróbujmy po kolei. Jeżeli chodzi o sam w sobie handel nożami, to sposób handlowania, te wszystkie mechanizmy tego handlu, jak powinien być on przeprowadzany i tak dalej, zostałem z nimi zaznajomiony dosyć dawno temu. No mniej więcej polega to na wyszukiwaniu noży, które mogą zostać fast pixelowane i potem wystawianie tych samych noży na... Jakiś dłuższy okres w przypadku posiadania noża, który ma mało, mały popyt na siebie, jest po prostu mało liquidy, się takie noże zazwyczaj wymienia, no i się w taki sposób obraca tymi nożami, żeby zarabiać na nich jak najwięcej. Często jest to flipowanie rzadkimi patternami noży, czasami jest to po prostu flipowanie dobrymi nożami po jakichś tam cenach i. No, mniej więcej na tej zasadzie to polega. Ja Tutaj pokazuję tylko, że udało mi się sprzedać mój nóż. I mnie szczerze mówiąc, to, że on się sprzedał, mocno zaskoczyło. Dlatego stwierdziłem, że zrobię ten film nie z pozycji eksperta, z pozycji takiego po prostu fana zarabiania na Steamie, który może w jakiś tam sposób pochwalić się, ewentualnie wyszucić do wora przemyśleń, przemyślenia swoje. I teraz tak. O co zamieszanie? O co właściwie gdzieś tutaj mm, gadam? O czym właściwie jest ten film? Film jest o tym, że ów Kosę udało mi się kupić od Cinola. Pozdrawiam, pewnie ogląda, napisze komentarz. Za 590 zł. Co ciekawe, taniej od 3 niż na bufie. Co jest całkiem wynikiem, ale to pokazuje też, jak bardzo opłacalna oferty ma BUF. I udało mi się tak, tak, taką oto koskę kupić, po czym tę samą kosę trochę z nią pograłem, trochę nie, ale obserwowałem cały czas mniej więcej, co się z nimi dzieje. To był Play Skin na samym początku. Możecie sobie zauważyć, że ma on name, tak. Do tego, czy ma on wpływ na cenę, sobie jeszcze przejdziemy, ale w każdym razie kupiłem te kosę jako play skina. I wiadomo, że po czasie takie skiny się gdzieś tam nudzą. Powoli zaczyna się czasami wytracać fane z grania, no, tym bardziej nożem, który dla mnie jest gdzieś tam mało atrakcyjny. Akurat to nie ten, o, tylko po testach. Dlatego po pewnym czasie użytkowania uznałem, że go wystawię. Ale problemem tego skina było to, że dosyć ciężko było znaleźć odpowiednie okienko, gdzie by go można było wystawić. I ja sobie w pewnym sensie uznałem. W ogóle to jest ciekawe, bo chyba ja dokładnie za tyle sprzedałem te, te, ten nóż, nie? Nie, do mojego, mojej sprzedaży tu nie ma. W każdym razie pamiętajcie, że sprzedaż się liczy od poziomu hmm, bez podatku, w sensie tam jest pokazane bez podatku. Ja ten nóż sprzedałem za 950 zł. Ogólnie polegała ta sprzedaż na tym, że wyhaczyłem sobie moment, kiedy nie ma niższych zleceń, niżeli takie totalnie zawyżane. Nie, bo dla, dla mnie odpowiednią ceną na przykład za, za ten nóż jest 900 zł, 910, 890 tak na Steamie, mniej więcej w mojej opinii, wygląda wycena takiego noża i zrobienie sobie takiego bajarderu, na a, taki nóż to jest mm... Tak jeżeli chodzi o Playskin, normalna cena 820, jeżeli chodzi o taką wartość, gdzie trzeba by było w niego inwestować, w każdym razie uznawałem, że to jest mniej więcej taka jego wartość. No i ja ogólnie z tą informacją zrobiłem to, że po prostu sobie popatrzyłem na ten moment. Tego zlecenia jeszcze nie było, było tylko to. Cyk wystawiłem za 950, miałem akurat na nim name tak, nie wiem na ile on wpłynął, na ile nie na sprzedaż. No i praktycznie od razu tak została sprzedana co jest całkiem interesujące i teraz to co ja chcę zrobić to powoli zacząć rozumieć ten rynek noży, w sensie bo im bardziej się go nie rozumie tym więcej błędów na nim idzie popełniać a niestety, ale wydaje mi się, że noży na rynku Steam i tego typu przedmiotów jest na tyle dużo że jest wręcz niemożliwym żeby nie robić błędów Podczas wystawiania y, takich przedmiotów na rynek. Ja ogólnie powiedziałem y, kiedyś y, dla wspierających, że dla mnie szukanie takich przedmiotów, które mogą mieć niezłe wahania, najlepiej się odbywa na demarkecie. I nie wiem, na ile y, będę próbował tego, tej metody, no bo wiadomo, jeżeli. Ja nie mówię, nie, nie wiem czemu, ale wy chyba uważacie, że jeżeli ja powiem: Obawiam się operacji. To oznacza, że operacja za chwilę będzie i ja mam jakiś lik, No nie no, tak nie jest. Ja ogólnie uważam, że mogłaby wejść operacja yy, i to by mogła wejść cały czas. Dopóki tej operacji nie będzie, to ja nie mam zamiaru w ogóle korzystać z takiego sposobu, gdyż zwyczajnie nie widzi mi się dokładanie kolejnego 1500 zł na rynek Steam, yy, po to, żeby gdzieś tam sobie eksperymentować. Nie no, w sensie. Byłbym w stanie to zrobić, jakbyście kupili wspierającego, ale y, na ten moment akurat aż takich kwot jednorazowo wywalić. Y, no, nawet nie, że nie mogę, bo mogę, ale mi się nie opłaca, więc nie mam potrzeby. O. A jeżeli akurat mam takie pieniądze pozyskane z innych skinów, to sobie mogę y, gdzieś tam na tą operację je podtrzymać. Tym bardziej, że mam na to plany. A wydaje mi się też, że sprzedawanie play-skinów teraz jest mega opłacalne. Jak pewnie widzieliście, powystawiałem swoje skiny. Już na rynek, gdzieś tam obniżyłem lekko cenę M4A4, gdzieś tam obniżyłem już cenę tej Asimov, chociaż jak ten Asimov się za tyle nie sprzedał, to już będzie gigantyczna tragedia. No i powoli się szykuję do tego, żeby jakoś sobie w ten okres, gdzie może być operacja, lepiej wchodzić. Dalej. Jakie będą moje plany, jeżeli chodzi o ten trade? Powiem tak. Yy, słysząc od ludzi, yy, słyszałem, że naprawdę jest to trade mega wymagający. Jest to trade mega ciężki. Mówię fajnie, <laughs> bo to sprawia, że w ogóle wykonując ten typ zarabiania i zarabiając w ten sposób, jesteś narażony na masę, masę niepowodzeń i na masę, masę błędów. Yy, co nie powiem, ale ja lubię. Lubię nie mieć racji, lubię gdzieś tam zrobić coś źle, bo w mojej opinii z zrobienia czegoś źle nie da się mieć niczego innego niż lekcji. W sensie, wiadomo, fajnie jest mieć pieniądze, ale w cenie pieniędzy czasami lepiej jest mieć wiedzę, bo dzięki wiedzy można zarobić jeszcze więcej. Więc co jak co, ale jestem na to gotowy żeby ten trade podjąć i zasady tego tradu są dosyć oczywiste, no wyhaczanie ciekawych noży, które są liquidy, wyhaczanie ich na stronach, bądź na u prywatnych traderów, bądź w jakichkolwiek innych źródłach za jakieś... Nie, nie, przysłowiowo grosze, nawet możliwe, że jeżeli będzie duża rozbieżność na rynku z tym, to też się na to skuszę. No i gdzieś tam flipowanie nimi, yy, obracanie dalej, nie? No, bardziej w ten sposób, żeby to przebiegało. Akurat ja mam ten fart, którego pewnie nie ma większość z Was, że mam dużą si siatkę kontaktów, która ogólnie jest mi w stanie bardzo mocno usprawnić yy, jest mi w stanie. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale jest w stanie mi bardzo, bardzo mocno usprawnić ten handel. Więc wydaje mi się, że ten, tra ten trade, ten handel, ten sposób zarabiania może być dla mnie y, jakoś tam korzystny. Nie wiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem ogólnie podekscytowany y, faktem, że może za niedługo, gdzieś tam, jeżeli wejdzie operacja. Yy, udałoby się w jakiś sposób coś odkupić może potrzymać, bo myślę, że to byłby już trade na trochę innym poziomie i byłby to trade na innym poziomie z zabawy z tego tra tradu. Bo jednak co jak co, ale inwestowanie inwestowanie sprawia mi tylko wtedy tak jakby fan, kiedy da się pomylić, albo może się udać. Niestety ale jesteśmy w momencie, kiedy nie można, nie może ci się praktycznie udać. To jest ten problem w inwestowaniu. Gdzieś tam jesteś sobie w stanie, oczywiście, zrobić opłacalne wahanie, które gdzieś tam za ileś miesięcy się pewnie opłaci i da ci jakieś tam pieniądze. Tylko nigdy się nie da tych wahań robić na na przykład 1000-2000 zł, żeby potem mieć z tego 400 czy 800. Nie da się nigdy tych wahań robić tak pełną parą na bardzo dużej ilości. Raczej to polega na takiej krótkotrwałej zabawie, żeby sobie zrobić śmieszny filmik. O, patrzcie, kupiłem tysiąc i zobaczymy, co się wydarzy, nie? gdzie nie jest to w żaden sposób pieniądze dajne. Także przechodzimy trochę dalej, jeżeli chodzi o to, wiadomo, że gdyby nagle się gdzieś tam była taka potrzeba, żeby. Jakby to powiedzieć. Jeżeli byłaby kiedyś potrzeba, żeby tych pieniędzy dołożyć, bo powiedzmy miałbym je w czymś tam, no to oczywiście pewnie bym ich dołożył, no bo to jest jednak styl coś ala praca. To co robię, bo <grym> gdybym miał taką pracę do końca życia, to wydaje mi się, że bym nie przeżył, ale na ten moment jako takie hobby, gdzieś gdzie sobie mogę dorobić i porobić, przy okazji coś przez 12 albo 15 godzin dziennie, no to wydaje się być całkiem przyjemnym. O. Mówię tak, y, ogólnie ta seria cała y, będzie dostępna pewnie połowicznie dla wspierających, połowicznie nie będzie ona dosyć taka rozchwiana. <gryw> tak mi się wydaje na zasadzie, jeden film na dwa miesiące. Oczywiście żartuję, y, ale gdzieś tam pewnie moje plany jakoś y, będą y, poznawane, tylko częściej raczej po realizacji niżeli przed, bo wydaje mi się, że nie jeden gagatek mógłby mi się wpieprzyć y, w interes. Także co. Trzymajcie się i yy, miłej buki i w roku szkolnego.